Dziś wręczono nagrody sportowcom, którzy mogą poszczycić się wynikami, o jakich nie mogą nawet pomarzyć, wspierane z miejskiego budżetu kluby sportowe. Wszyscy troje otrzymali z rąk prezydenta Jeleniej Góry czeki. Trzech sportowców, bardzo poważne wyniki na poziomie Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, no i zgodnie z zasadami przyjętymi w mieście Jeleniej Górze tego typu osoby otrzymują nagrody finansowe, oprócz tego stypendia, być może niewystarczające do rozwoju sportu, ale na miarę możliwości miasta Jeleniej Góry. Także no, mam nadzieję, że tego typu uroczystości będę mógł mieć coraz więcej. Chciałbym, żeby wybory odbywały się częściej niż raz na 4 lata. To pozory normalności by zawitał do naszego miasta trochę częściej niż 2 miesiące przed wyborami. I to jest mój komentarz w tej sprawie. To udany sezon, najlepszy z dotychczasowych moich. No i oby tak dalej. Jakieś dofinansowanie z miasta na treningi, jak to wygląda generalnie? No niestety, na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, dlatego że należę do klubu wrocławskiego, w związku z tym o stypendium z miasta starać się nie mogę. A znowu z Wrocławia nie mogę się starać, dlatego że zamieszkuję i pracuję w Jeleniej Górze. Także koło się zamyka i tak naprawdę dofinansowuję sobie wszystko sama, ewentualnie z tego, co uda mi się uzyskać od rehabilitanta bądź rodziny i najbliższych osób. Niestety na razie nie zanosi się, by w przyszłorocznych założeniach budżetowych dotyczących finansowania klubów sportowych nasi medaliści zostali uwzględnieni.